Cześć, w dzisiejszym odcinku test Xiaomi Redmi 4A. Xiaomi Redmi 4A to jeden z tańszych modeli chińskiego producenta, również jeden z tych, które są oficjalnie dostępne w Polsce. Ja swój egzemplarz dostałem do testu od sieci sklepów X.com. W tym miejscu wypada mi podziękować za użyczenie sprzętu. Przynależność do niższej półki cenowej zdradzają materiały, których użyto do wykonania telefonu. Metalu, jak w wielu innych smartfonach Xiaomi, tutaj nie uświadczycie. Zdecydowana większość konstrukcji jest zrobiona z tworzyw sztucznych. Ich jakość oceniam na średnio na jeża. Plastiki w mojej wersji kolorystycznej są złote, mają półmatowe wykończenie i mam wrażenie, że po dłuższym czasie będą się przecierać. Zresztą mój egzemplarz tuż przed nagraniem spadł mi z biurka i w miejscu uderzenia widać biały plastik, więc on nie jest zbarwiony, a tylko pomalowany. Telefon jest także lekki, co może sprawiać wrażenie, że niespecjalnie solidny. Na plus zaliczam jednak to, że na tym tworzywie ślady po palcach nie powstają i szybkie brudzenie się również nie występuje. Telefon na pewno jest bardzo zgrabny i przyjemnie trzyma się go w dłoni. Jeśli ktoś szuka mniejszego smartfona, Redmi 4A może brać pod uwagę. W jakiś magiczny sposób do stosunkowo smukłej obudowy udało się jednak producentowi wpakować naprawdę pojemną baterię. I to jest rzecz, która Xiaomi udaje się często. Konkurencyjne Huawei Y5 2 czy LG K8 2017 mają podobne wymiary, a ogniwo w Redmi 4A jest o 30-40% większe i to na pewno imponujące. Szkło na froncie jest płaskie i podczas testów dość łatwo pojawiały się na nim malutkie rysy. Polecam więc przykleić od startu jakąś folię. Klawiszki pracują świetnie, aparat nie wystaje z bryły, to także na mały plus. Bateria jest niestety niewymienna, a smartfon jest hybrydowym dual SIM-em, można używać dwóch kart SIM, jednej mikro i jednej nano, lub tę większą zastąpić kartą pamięci. Redmi 4A w efekcie w sensie jakości wykonania czy designu mnie nie zachwycił, to nie jest urządzenie magiczne pod tym względem, natomiast z drugiej strony rozumiem wszystkie decyzje, które podjął producent i myślę, że pomiędzy wyglądem a ceną nie ma dysonansów. Ekran ma 5 cali, rozdzielczość 720p, co w chwili obecnej jest absolutnym standardem nawet w tej klasie cenowej. Jeśli chodzi o gęstość, ona wynosi 294 piksele na cal i ostrość w związku z tym jest po prostu ok. Matrycę wykonano w technologii IPS i jeśli chodzi o jej parametry, na plus są kolory, żywe i nasycone. W ustawieniach da się dodatkowo podkręcić kontrast. Pozytywnie oceniam także maksymalną jasność, jest wystarczająca. Imponująca jest także jasność minimalna, naprawdę niewielka. Kąty widzenia już jednak tak dobrze nie wypadają. Natomiast za te pieniądze nie ma co wydziwiać, koniec końców jest dobrze. Warto także wiedzieć, że Redmi 4A ma czujnik światła, ma tryb czytania w nocy eliminujący niebieską poświatę, ma także malutką diodę powiadomień pod klawiszem domowym i jej zachowanie można sobie skonfigurować, ale same klawisze funkcyjne Androida, które też się tutaj znajdują, nie są podświetlane. Procesor urządzenia to 4-rdzeniowy Snapdragon 425, taktowany zegarem 1,4 GHz, z układem graficznym Adreno 308 i z 2 GB pamięci RAM. Układ należy uznać obecnie raczej za podstawowy. Redmi 4A w benchmarkach wypada lepiej niż Huawei P8 Lite, ale słabiej niż na przykład LG K10 2017. Podczas codziennego użytkowania smartfon spisywał się jednak dobrze. Oczywiście aplikacje nie zawsze otwierają się błyskawicznie, ale jednak przez zdecydowaną większość czasu telefon działa płynnie i bez zauważalnych zamyśleń. Jeśli chodzi o pamięć, dostępne są dwie wersje, albo z 32 GB dyskiem i taką wersję możecie kupić na przykład w Play, natomiast mój egzemplarz ze sklepu X.com ma 16 GB, z czego na pliki użytkownika dostępne jest mniej więcej 9. Telefon pracuje w chwili obecnej na Androidzie w wersji 6.0, jest oczywiście nakładka systemowa MIUI w wersji 8.1 i ja o tym interfejsie opowiadałem już wiele razy. Telefon da się wybudzić dwuklikiem, a na ekranie blokady są zmieniające się cyklicznie tapety. Interfejs jest płaski, nie ma podziału na menu główne i pulpity, natomiast te ostatnie można sobie spersonalizować, wybierając animacje ich przejść i rozmieszczając na nich widżety. Xiaomi dodaje ich sporo od siebie. Dopasować telefon do własnych preferencji można także dzięki motywom. One zmieniają wygląd całego interfejsu, można sobie oczywiście je pobierać, wybór jest duży. Pasek powiadomień ma panel z pogodynką oraz edytowalne włączniki różnych funkcji. Polecam także w tym miejscu w ustawieniach włączyć sobie na nim wyświetlanie ikon powiadomień, bo inaczej nie będzie widać, że macie jakieś ominięte zdarzenia. A menadżer wielozadaniowości pokazuje podglądy otwieranych ostatnio programów oraz ilość wolnej pamięci RAM. Po uszczypnięciu można je zamienić na ikony aplikacji. A propos programów, Xiaomi dorzuca ich sporo i one mi się podobają. Jest eksplorator plików, jest apka do tworzenia notatek, jest kompas z wbudowaną poziomicą, więc może się przydać, gdy wieszacie zdjęcia albo obrazek na ścianie. Jest również dyktafon i osobno wydzielony skaner kodów QR oraz radio FM. W ustawieniach wśród dodatkowych funkcji znajdziecie natomiast tryb Light, czyli możliwość włączenia uproszczonej wersji ekranu głównego i menu. Da się także cały interfejs zdublować i wtedy skonfigurować go sobie zupełnie niezależnie od tego pierwszego. Jeśli chcecie używać na telefonie na przykład dwóch kont na Facebooku, jest to możliwe, bo aplikacje da się sklonować. Można również zabezpieczyć dostęp do tych, w których macie jakieś prywatne dane, choć oczywiście nie odciskiem palca, bo Redmi 4A nie ma czytnika linii papilarnych. Można użyć wzoru odblokowania. Da się także zmniejszyć obszar roboczy, choć przy rozmiarach urządzenia nie widzę powodu, dla którego byłoby to konieczne. Patrząc na temat bardziej całościowo, wszystkie okna otwierają się z animacjami, więc ma się wrażenie, że interfejs działa płynnie.
Zwracam tylko uwagę, że jeżeli kupicie telefon z nieoficjalnego źródła, możecie go dostać z równie nieoficjalnym oprogramowaniem. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, polecam wgrać sobie oryginalne. Da się to zrobić, w sieci jest dużo informacji, które mogą w tym pomóc, natomiast zastrzegam, z całą pewnością nie jest to jakieś super łatwe. Przechodząc do multimediów. Filmy znajdziecie w galerii, odtwarzacz nie jest wydzielony osobno. Obsługuje kilka gestów, to na mały plusik. Dużo bardziej podoba mi się rozbudowany edytor wideo, pozwalający klipy docinać, wrzucać na nie filtry, tekst itd. Odtwarzacz muzyki ma chyba wszystko, co potrzebne, jeśli jeszcze słuchacie muzyki z plików, a nie z serwisów streamingowych. Jeśli zaś korzystacie np. z Tidala, to ucieszy Was, że korektor połączony z funkcją wsparcia jakości dźwięku Mi Sound, czyli Direct HD, działa globalnie, zatem w każdej aplikacji, w której można słuchać muzyki. Wypada mi też przyznać, że to, co usłyszałem na słuchawkach, zaskoczyło mnie bardzo, bardzo pozytywnie na plus. Pogrzebałem chwilę w equalizerze i efekt końcowy jest naprawdę świetny. Redmi 4A gra znakomicie, znacznie powyżej swojej klasy. Głośnik zewnętrzny także wypada dobrze. Jest donośny, nic więcej nie wymagam, ale położony na pleckach telefonu. Polecam więc uważać, żeby go sobie nie stłumić. Da się to łatwo zrobić, na przykład rzucając telefon na miękką kanapę. Aparat Redmi 4A ma 13 megapikseli i pojedynczą, niestety, zupełnie nieprzydatną diodę doświetlającą. Jeżeli chodzi o bajery, takie jak na przykład laserowy autofokus czy podwójny obiektyw, ciężko ich wymagać w tej cenie, no i rzeczywiście po prostu ich nie ma. W kwestii obsługi. Po włączeniu aparatu mamy dostęp do kilku funkcji. HDR-u, lampy błyskowej i filtrów. Oprócz automatu są także dodatkowe tryby. Panorama, upiększanie, nocny i ręczny. Ale w tym ostatnim można zmienić tylko ISO i balans bieli. Można jeszcze wskoczyć do ustawień. I tu da się na przykład na stałe podkręcić nasycenie barw. Myślę, że wielu osobom takie bardziej kolorowe ujęcia będą się podobały. A jak jest, jeśli chodzi o jakość? Zaskakująco dobrze. Oczywiście wtedy, gdy warunki oświetleniowe są korzystne. W takich okolicznościach Redmi 4A rejestruje ostre, wyraźne zdjęcia z naturalnie odwzorowanymi kolorami i dobrą rozpiętością tonalną. Szczegółowość także jest na dobrym poziomie, a HDR tonuje nie tylko prześwietlenie i cienie, ale także podbija nieco barwy. Efekt jest naprawdę przyjemny dla oka. Im gorsze światło, tym wyraźniejsze problemy z ustawianiem ostrości i spadkiem ilości detali. Część zdjęć wyszła mi także z dziwnie zniekształconymi kolorami, a w ciemnościach nie widać absolutnie nic. Tak czy siak, jak na tę cenę jest dobrze. Co ciekawe, podczas robienia fot, podgląd wygląda znacznie słabiej niż samo końcowe zdjęcie, najpewniej po to, żeby nie obciążać procesora. Identyczne obserwacje mam w stosunku do aparatu na froncie. On jest 5-megapikselowy i zachowuje się identycznie. Da się zrobić przyjemną w odbiorze fotkę, ale pod warunkiem, że światło jest odpowiednie. Filmy są nagrywane w rozdzielczości Full HD i oceniam je pozytywnie w klasie urządzenia. Barwy, szczegółowość i płynność są ok, brakuje jednak jakiejkolwiek stabilizacji, więc każde drgnięcie dłoni jest przenoszone na wideo. Redmi 4A dostępny oficjalnie w Polsce obsługuje LTE w paśmie 800 MHz. Jeżeli kupicie go gdzieś za granicą, może być z tym różnie. Jeżeli chodzi o łączność NFC, niestety na pokładzie jej nie ma. Na pocieszenie dostajemy diodę podczerwieni na górze, w związku z tym telefonu można używać jako pilota do innych urządzeń. Jeśli chodzi o jakość połączeń głosowych, podczas trwania testu była po prostu w porządku. Bateria ma 3120 mAh i przyznaję, zaimponowała mi. 2-2,5 dnia w cyklu mieszanym i 1,5 przy mocniejszym obciążeniu to wynik, którego część konkurentów może pozazdrościć. I to na pewno jest zaletą smartfonu. Żeby nie było tak całkiem super, ładowarka w zestawie jest najzwyklejsza, więc wolna. Pełne naładowanie urządzenia to bite 3 godziny. Podsumowując, obecnie wielkie marki zbudowały swoją popularność na prezentowaniu urządzeń stosunkowo tanich, a ciągle bardzo dobrych. Takimi telefonami były np. Samsung Galaxy Ace albo Huawei Ascend G620S. Ja myślę, że tego typu urządzeniem dla Xiaomi może być właśnie Redmi 4A, dlatego że jest to urządzenie tanie, natomiast ma kilka naprawdę pozytywnych cech na pokładzie, wyróżniających się w swojej klasie. Mam na myśli np. baterię albo aparat fotograficzny. Podoba mi się również przejrzyste, bardzo praktyczne menu, oprogramowanie tego urządzenia i podoba mi się również cena. 499 zł za wersję z 16-gigabajtowym dyskiem, 599 zł trzeba zapłacić w XCOMie za wersję z dwukrotnie większą pamięcią. Ja myślę, że te ceny są naprawdę uczciwe. Oczywiście, jakbyście chcieli, telefon da się kupić gdzieś w Chinach i on będzie wyraźnie tańszy. Natomiast ja myślę, że tak czy siak jest rzeczywiście bardzo w porządku. W związku z tym, jeżeli chcecie kupić Xiaomi Redmi 4A, ja taki zakup mogę bez wahania polecić. Ciekaw jestem, co Wy macie do powiedzenia w temacie Xiaomi Redmi 4A. Czy uważacie, że ten telefon warto kupić, czy jednak szukać szczęścia gdzie indziej? Czy cena jest uczciwa, czy znacie może jakieś lepsze zamienniki za podobne pieniądze? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, polecam to zrobić teraz. Polecam również zajrzeć do poprzedniego odcinka, ponieważ ciągle można w nim wygrać kultową, niekultową, nową Nokia 3310. Myślę, że to fajna sprawa. No i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym Obzilli. Trzymajcie się, cześć. Wydaje mi się, że możemy sobie zrobić selfie w ruchu. Możemy, to, możemy. Że ogarnię, pewnie, ale pewnie. My się powinniśmy ruchać. Ha 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 ha!
Ale ty się nic nie zmieniłeś, ty ciągle siedzisz i ciągle... Tylko te telefony się zmieniają, a ty wyglądasz tak samo młodo, tak samo przystojnie. Dziękuję. I więc po prostu mówię, telefony wstydziłeś mnie. Idą... Nie, no, co wiesz... Ja nie wiem, czy nie powinniśmy skończyć w ogóle w tym momencie na tym akcencie, że jestem super młody.